Dziś mamy 17 lutego. Wiktoria Łukowicz, zapraszam na najnowszy skrót wydarzeń z akademickiego Opola w studenckiej telewizji SETA. A w dzisiejszym serwisie powiemy o pierwszym od wielu lat balu naszego uniwersytetu, zmianach, jakie czekają studentów w najbliższym czasie, przedstawimy, na czym polega prawo kosmiczne oraz jakie formy czytelnictwa cieszą się popularnością. Powiemy także o wyjątkowej podróżniczce. W ostatni piątek karnawału w hotelu Słociak zebrali się rektorzy, studenci, absolwenci Uniwersytetu Opolskiego i władze miasta Opola, by po latach powrócić do tradycji celebrowania bali uniwersyteckich. Studenci ostatni raz bawili się na balu uniwersyteckim około pół wieku temu. Dziś chętnie powracają do tej tradycji. Tym dzisiejszym balem powracamy do źródeł, do tej tradycji zapoczątkowanej w latach 60., o czym mówił pan rektor Nicieja, otwierając ten bal. Ja z tych bali niewiele pamiętam, nie dlatego, że hucznie się na nich bawiłem, ale byłem na jednym balu. Idea wznowienia balu pojawiła się już rok temu. Musieliśmy jednak poczekać. Kiedy wyszliśmy z tą inicjatywą, wiele osób mówiło, że nie będzie takich chęci, aby wypełnić salę, że mimo wszystko te czasy wielkich bali, kiedy to było coś wyjątkowego, on już w pewien sposób odeszły do lamusa, ale jak się okazuje, była to błędna opinia, ponieważ sala jest pełna, jestem przekonany, że przez kolejne lata ta sala ponownie będzie się wypełniać. Kto pomagał przy organizacji? Było bardzo dużo organizacji. Przede wszystkim pomogła telewizja SETA, która uwieczniła materiał wideo i zrelacjonowała nam to, i zrelacjonuje nam to, co się wydarzyło na tym balu. Samorząd studencki, niesamowity wkład. Studenckie Centrum Kultury, studenci, którzy chcieli pomóc przy organizacji, też byli nieocenioną pomocą. A jak bal uniwersytetu oceniają uczestnicy? Początek imprezy już widzę, że jest cały parkiet ludzi, którzy tańczą, a myślę, że dopiero zacznie się to trochę później, więc jest to naprawdę dobrze. Mimo przeciwności towarzyszących podczas organizacji wydarzenia, upór, energia i odpowiedzialność studentów były przepisem na sukces. To jest wasza zasługa, studentów, bo to oni są dzisiaj gospodarzami tego balu, to jest ich sukces. Czekaj, tu przed kamerą serdecznie gratuluję i życzę, żeby te następne były jeszcze lepsze, a mogą być jeszcze lepsze. W semestrze letnim przed nami wiele imprez kulturowych, takich jak zimowa giełda piosenki, piastonalia czy wielkie grillowanie. Jednak na naszych studentów czeka wiele niespodzianek, o których opowiedział nam prorektor Marek Masnyk. W nowym semestrze program inwestycji zapowiadanych przed laty przez Uniwersytet nabierze tempa. Na Skarpie Orlika powstanie nowy budynek. Rozpoczęliśmy wstępne prace nad budową stołówki studenckiej. To, co zapowiadałem przed 2 laty, nie udało się tego zrealizować w terminie z powodów niezależnych od Uniwersytetu. 2 tygodnie temu podpisałem list intencyjny z taką grupą prywatnych przedsiębiorców, restauratorów w sprawie budowy tej stołówki. Dzisiaj rozpoczęły się badania geologiczne gruntu. To będzie profesjonalna stołówka studencka z pełnym asortymentem dań, z taką strefą śniadaniową, z salą przeznaczoną dla organizowania przyjęć, spotkań. Myślę, że już w przyszłym roku na pewno na wiosnę będziemy mogli wspólnie zjeść pierwszy obiad, przeciąć wstęg. Studenci, tak jak i stołówki, tak samo wyczekują przychodni, która miała być otwarta w Akademiku Spójnik już w lutym. Przychodnia jest w fazie końcowej. Myślę, to są ostatnie uzgodnienia. Jeszcze muszą trochę potrwać, ale myślę, że przed wakacjami ta przychodnia ruszy. Zmiany zmianami, ale w niektórych kwestiach lepiej pozostać przy starym modelu i być tradycjonalistą, a mowa o indeksach. Pamiątka gdzieś tam za 10, 20, 30 lat będzie się pokazywać swoim dzieciom, wnukom, że tata, mama studiowała w Uniwersytecie Opolskim, tam są podpisy profesorów, doktorów, którzy mieli zajęcia. Chyba, że studenci zrezygnują, ja jestem na to otwarty. Taka była moja propozycja, żeby całkowicie zlikwidować, ale studenci chcieli zatrzymać ten indeks. Szanuję ten wybór, tę decyzję. Będą mieli studenci nadal indeksy. Pozostało nam bacznie się przyglądać, jak na naszych oczach zmienia się uniwersytet. Chcieliście kiedyś kupić działkę na Księżycu? A może ogólnie zastanawialiście się, jak wygląda prawo kosmiczne? Te i inne pozaziemskie tematy były poruszane na wykładzie w Wydziale Prawa.
W ramach Akademii Młodych Prawników odbył się wykład na temat prawa kosmicznego. Skąd pomysł na takie wydarzenie? Pomysł na ten wykład pojawił się w związku z tym, że to dosyć ciekawe zagadnienie. Chyba nie każdy z nas się orientuje, że nawet kosmos może mieć swojego właściciela, czy możemy wykupić działkę na Księżycu. O tym wszystkim właśnie dzisiaj profesor Grochalski opowie, czy w ogóle to jest możliwe. Stąd zainteresowanie właśnie tym dosyć w naszej opinii ciekawym tematem. Żeby być specjalistą w dziedzinie prawa kosmicznego, trzeba kochać gwiazdy i studiować prawo. Jeżeli jednak sądzicie, że uda wam się nabyć działkę na Księżycu, albo chociaż kawałek kosmosu, mamy dla was złą wiadomość. Kosmos jest wspólną własnością wszystkich i w związku z tym nie można mieć własności w kosmosie. Prawo kosmiczne jest jedną z najmłodszych części prawa międzynarodowego i ciągle się rozwija. Coraz częściej w podręcznikach odnajdujemy prawo kosmiczne, międzynarodowe prawo kosmiczne jako odrębną część. Dużą wagę przykłada się w tej chwili coraz częściej na wydziałach prawa, dlatego że może to wydawać się, że to jest prawo, które na co dzień w orzekaniu nie jest aż tak konieczne, ale zrozumienie tego prawa pozwala w pewnej sytuacji dotyczącej odpowiedzialności państw jednakowoż stwierdzić, kto ma rację, a kto nie ma. Pierwsze prace o tym prawie zaczęły się kształtować już w latach 30. ubiegłego wieku, ale regulacja przestrzeni kosmicznej rozpoczęła się dopiero po roku 57, kiedy to staliśmy się uczestnikami kosmosu. Kiedyś studiowanie kojarzyło się głównie z siedzeniem do późna w bibliotece. Dziś większość materiałów naukowych, ale również powieści dostępna jest w internecie. Czy takie ułatwienie sprawi, że spadnie zainteresowanie tradycyjną formą książki? Biblioteka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodego czytelnika, zwiększając ilość publikacji online oraz e-booków. Rozwiązanie to w szczególności jest pomocne w nauce. Książkę możemy wypożyczyć na przykład tylko na miesiąc, tak? Jeśli gdzieś jedziemy, no to też musimy, jeśli mamy w formie papierowej notatki, musimy to wszystko zabierać ze sobą. Natomiast mając dostęp do internetu, wystarczy nam tablet, telefon czy laptop i mamy wszystko w jednym miejscu. Tradycyjna papierowa książka czy jej elektroniczna forma? O co częściej pytają studenci? To zależy. Tu jest podział, że tak powiem, 50 na 50, można powiedzieć, dlatego że jedni wolą właśnie przyjść, skserować i mieć to w formie takiej papierowej, że mogę sobie zaznaczyć, podkreślić. Inni natomiast wolą właśnie formę elektroniczną. Statystyki pokazują, że z roku na rok młodzi ludzie coraz rzadziej sięgają po lekturę z własnej woli. Czyli dokładnie to tak około 20% stanowią studenci. Natomiast jeżeli chodzi o wypożyczenie, to z całości my tak rocznie wypożyczamy około ponad 140 tysięcy egzemplarzy. 10% to wypożyczają studenci. Publikacje elektroniczne to jedne z symboli XXI wieku. Niekoniecznie wszystkie nowe wynalazki muszą zastępować te stare, szczególnie, że to właśnie w papierowej książce jest ukryta magia czytania. 50 lat to idealny wiek na poszukiwanie wolności. Nasza bohaterka postanowiła poszukać jej w Indiach, a opowiedziała o tym podczas kolejnego spotkania zorganizowanego przez Czas Podróżników. Co skłania certyfikowanego coacha, doradcę biznesowego, mentora, architekta kariery zawodowej, posiadającego dobrą posadę w korporacji, do porzucenia wszystkiego i wyjazdu do Indii? Dokonuję bardzo dużej zmiany teraz takiej wewnętrznej, z takiej, wydaje mi się, twardej bizneswoman. Staje się taką osobą bardziej zwracającą uwagę na te aspekty takie duchowe, niematerialne. Na przykład wyjeżdżając do Indii, wszystkie swoje rzeczy oddałam innym ludziom, żeby już nie mieć kompletnie kontaktu z biznesem, bo jednak rzeczy materialne nie są aż tak istotne. O Indiach widzianych oczami podróżnika, nie turysty, więcej w kolejnym przekroju kultury, na który zapraszamy już w niedzielę. To już wszystko na dziś. Zapraszam na sport i pogodę z Gradem. Do zobaczenia.
Jakub Trzaska, witam w serwisie sportowym. Szczypiorniści Gwardiopole mimo problemów finansowych wznowili rozgrywki ligowe. W dwóch pierwszych spotkaniach zagrali w kratkę. Pierwszy z Azotami Puławy przegrali w Kąprachcicach 22-27, w drugim pokonali Śląsk Wrocław 30-20. Wygrana we Wrocławiu była pierwszym zwycięstwem w tym sezonie na wyjeździe. Po tych meczach zespół Rafała Kuptela zajmuje 8 miejsce w tabeli z 15 punktami na koncie. Piłkarze opolskiej Odry wciąż przygotowują się do startu rundy wiosennej trzeciej ligi opolsko-śląskiej. Do tej pory w meczach sparingowych odnieśli oni 5 zwycięstw, 5-1 ze Stalą Brzeg, 4-1 z GKS-em Tychy, 8-0 z Olimpią Kowary, 2-1 z KKS-em Kalisz i 3-2 z Zagłębiem Sosnowiec. Jedynie Raków Częstochowa okazał się zbyt silny dla Opolan, którzy przegrali w Częstochowie 1-2. Pierwszy mecz ligowy Odra rozegra 12 marca, a ich przeciwnikiem będą Sząbierki Bytom. To wszystko na dziś. Po więcej zapraszam do sportowego kalejdoskopu w czwartek i kolejnych sportowych śniadań. Do zobaczenia.